fragment książki Zapiski wariatki. Czyta autorka Aleksandra Młynarczyk-Kemza. W szpitalu obok carycy Katarzyny i Napoleona spotykałem też realnych ludzi. Zawsze byli trochę za blisko. Przy mówieniu pluli tak, że znałam smak ich śliny. Dmuchali mi w twarz dymem tytoniowym i wycierali o mnie kozy z nosa. Ich bąki śmierdziały słodkawo i mdło, chyba po lekach. Wrażenie, że szpital to fenomenalny plac zabaw, gdzie ktoś pełen poczucia humoru powyciągał klamki z drzwi i okien, szybko zamieniło się w koszmar. Głównym motywem było poczucie zamknięcia, którego przyczyny nie można zrozumieć. W dramatycznych próbach znalezienia wyjścia zbiegałam z drugiego piętra na parter, a potem z powrotem wbiegałam na górę. Zwykle dobiegałam do drzwi wyjściowych, kiedy sanitariusze schodzili ze zmiany i zamieniali się z tymi, którzy dopiero co przyszli do pracy. Wtedy te chłopaki podtrzymywały na chwilę drzwi, bo lubiły patrzeć, jak pod nie dobiegam, z nadzieją, że uda mi się wydostać. Lubiły łudzić mnie obietnicą, że zaraz pójdę gdzie chcę, żeby potem zamknąć mi drzwi przed nosem. Sanitariuszami byli chłopcy, którzy w ten sposób odrabiali służbę wojskową. W tych czasach była jeszcze obowiązkowa. Mycie podłóg w psychiatryku wydaje się świetnym zadaniem, które może w Polsce stanowić deklarację pacyfizmu lub homoseksualizmu. Nie mogę źle mówić o tych chłopakach. Jeden z nich mnie pokochał albo się zakochał. Przez cały rok po tym, jak wydostałam się z powrotem na świat, opiekował się mną najtroskliwiej, jak tylko potrafił. To był piękny, subtelny i prostoduszny chłopak, syn stolarza. W domu dużo pomagał ojcu. Lubił drewno. Przykładał z czułością deski z wielkich stert na nieco mniejsze do suszenia. Kładził krawędzie mebli. Kochał mnie w dobry i prosty sposób. Nie rozumiałam tego. Przez cały czas, kiedy byliśmy razem, przyglądałam się jego uczuciom. Nigdy wcześniej nie doświadczyłam czegoś takiego. Zwykłego i stabilnego poczucia bycia kochaną. To było zbyt dziwne. Nie potrafiłam zrozumieć ani odwzajemnić. Zresztą ten rok był bardzo trudny. Marzyłam tylko o jedzeniu pizzy. Przepisano mi Rispolept, który sprawiał, że byłam cała sztywna. A jedyną rzeczą, którą mogłam poczuć i która mnie uszczęśliwiała, było konsumowanie jedzenia. Przytyłam ponad 20 kilo i przestałam się z sobą identyfikować. Dostałam nowe ciało, którego nienawidziłam. Większość znajomych mnie nie rozpoznawała. Wszystkim, którzy zauważali podobieństwo pomiędzy tym, kim byłam, a moim nowym, wielkim ciałem, schodziłam szybko z drogi. Odwracałam oczy. Przyspieszałam kroku. Oddalałam się. Wyjście ze szpitala po 3 miesiącach od siatki było obietnicą utraconego raju. Myślałam, że gdy tylko wrócę do domu, po prostu posprzątam, wyśpię się i wrócę do swojego życia. Ale moje życie zniknęło. Nie mogłam go znaleźć, ani w ogóle niczego, co by je chociaż trochę przypominało. Systematycznie robiłam się coraz grubsza i grubsza. Musiałam ciągle zdobywać nowe, coraz większe ubrania. Były obce. Nie łączyły się z żadnymi wspomnieniami. Nie lubiłam ich. Nie podobały mi się. Smutno opinały wielkie, udaje nabrzmiałe piersi, które powiększyły się o 3 rozmiary. Z sutków wypływał płyn, dziwny lubrykant. Na bluzkach zostawały okrągłe plamy, jakbym wymazała się śmietaną. Rispolept usztywniał całe ciało podczas chodzenia. Nie mogłam zginać kończyn. Twarz miała wyraz zastygłej maski, a oczy rozpłynęły się i zdechły. Wyglądały jak 2 rozjechane żaby na drodze szybkiego ruchu. Twarz poszerzyła mi się niemal 2-krotnie, a tłuszcz szczelnie wypełnił miejsca, gdzie kiedyś były rysy zdradzające indywidualne cechy. Włosy z kolei przypominały żółtą plamę żałośnie majaczącą nad moją osobą, jak wyżarta, rdzawa dziura w aurze. Rozpaczliwie szukałam swojego życia, jednak nigdzie go nie było.
Zostały po nim resztki. Skorupki z jajek, łuski z cebuli, obierki z ziemniaków. Jakby ktoś mnie zjadł, a wcześniej pokroił i ugotował. Potem wysrał i zostawił rozciapaną jak miękkie, żałosne gówno, które oblepia wnętrze klozetu. Tak spędziłam rok. Cały czas leżałam z przerwami na jedzenie i papierosy. Czas nie płynął. Zgęstniał, skrzepł, zastygł jak galareta. W mojej głowie mijały całe ery, a na zegarze ledwo drgały sekundy. To dziwne i niewytłumaczalne uczucie. W swoim charakterze podobne jest do nocnego paraliżu, kiedy człowiek budzi się we śnie. Potem widzi otwartymi oczami pokój, choć oczy ma zamknięte. I wszystko to rozumie. Wie, że podzielił się na niespójne części, którymi nie jest w stanie sterować. Bardzo się boi. Wykonuje ruchy rękami i nogami. Krzyczy naprawdę głośno. Ale to dzieje się na niby. Ludzi można podzielić na tych, którzy znają ten stan i tych, którym doświadczenie to jest obce. Tym drugim nie da się go wyjaśnić. Więc cały rok leżałam. W miarę możliwości starałam się spać, ale mogłam to robić tylko 18 godzin na dobę. Zostawało mi ciągle 6, podczas których dławiłam się życiem i odmierzałam czas kolejnymi papierosami. Znikały mi w ustach. Odpalałam, pociągałam 2 razy i papieros już tylko pół pierwotnej długości. Potem pociągałam jeszcze raz. Pojawiał się pomarańczowy żar na długim słupku z popiołu. Wówczas po raz pierwszy oficjalnie wolno mi było palić. Ale ojciec i tak dostawał od tego szału. Nienawidził smrodu papierosów. Mówił, iż to dlatego, że kiedy był małym chłopcem, dziadek wracał do domu zalany i śmierdział jak popielniczka. W ojcu walczyły te dwie rzeczy. Młodzieńcza trauma i chęć obdarzenia mnie czułym przyzwoleniem. Czasem nie znosił napięcia wynikającego z tej ambiwalencji i wybuchał. Rozumiem go. Także nie potrafię znieść ambiwalencji. Mój psychoterapeuta wierzy, że odniosę wewnętrzny sukces, jeśli się tego nauczę. Ojciec bardzo głośno krzyczał i rzucał małym drewnianym stołkiem o ścianę. Mieszkanie świeciło się wówczas złowieszczo rakotwórczymi płytkami PCV wypolerowanymi przez matkę na kolanach. To był jeszcze okres, kiedy ojciec krzyczał, ale starał się już robić to coraz rzadziej. Całkiem zaprzestał dopiero wiele lat później, po kryzysie wewnętrznym. Wtedy też skurczył się, zmarszczył i posiwiał. Wcześniej krzyczał zjawiskowo. Myślę, że mi to przekazał. Bo ja robię to tak samo dobrze, jeśli już puści mi hamulec. Krzyczę tak, jakby miało już nie być świata. Jakbym chciała go krzykiem zwalić. Kiedy byłam mała, ojciec miał 2 ulubione powody do krzyku. Robił to najlepiej, kiedy chodziłam bez kapci po mieszkaniu oraz kiedy bawiłam się na podłodze i zapominałam usiąść na poduszce, żeby się nie przeziębić. Te krzyki były częste. Nie rozumiem, dlaczego jako dziecko nie mogłam się nauczyć, że nie chodzi się boso i siada na poduszce. Tyle razy kusiły mnie różne miejsca, by do nich biec w skarpetkach lub na bosaka. I spontaniczne zabawy, dla których trzeba natychmiast skulić się na podłodze, nie dbając o to, na czym się siada. Kiedy leżałam w poszpitalnej depresji, jako dorosła już osoba, tuż po 18, pojawił się nowy powód do krzyku. Nie wolno mi było kłaść się do łóżka w ubraniu, tylko w piżamie. To bardzo trudno dla kogoś, kto zajmuje się spaniem. 18 godzin nie da się spać tak po prostu, jednym ciągiem. Bez przerwy na papierosa, ciastko, popatrzenie w lustro. Czasem dla rozrywki chciałam się też przebrać, a potem zapominałam, co jest z piżamą, a co zaś strojem po domu. Zresztą oba te kostiumy przecież były podobne. Można się pomylić. Do moich obowiązków w depresji należało chodzenie po mleko. 2 razy w tygodniu przemierzałam wieś w polekowym usztywnieniu. Słońce bestialsko zaglądało mi w oczy, więc kuliłam powieki do środka, by przykleiły się do siebie i zapadły w oczodołach. Zanim wyruszałam, musiałam długo się motywować, nieraz cały dzień. Te wycieczki pod dzbanek mleka znałam od dziecka, ale wtedy wszystko nabrało nowego charakteru. Było jak przemierzanie toru przeszkód.
Musiałam pilnować, by nikt nie pomyślał, że jestem sobą. Miałam pewien szacunek i sympatię do siebie z przyszłości. Nie chciałam, żeby do mojej tożsamości dokleiła się nieestetyczna nowa forma, w której zaistniałam. Jak guma do rzucia. Wypluta, zwinięta w kulkę i doklejona do szkolnej ławki. Na wsi ludzie zwykle bardzo dobrze wiedzą, kto jest kim. Dlatego ukrywanie się było trudne i skomplikowane. Czułam, że kamuflaż niewiele daje. Poza spaniem, paleniem i wycieczkami po mleko jeździłam do mojego chłopaka sanitariusza. On też palił. I domownicy w jego domu także. Kupował mi pełno papierosów i zabierał w różne miejsca, gdzie mogłam sobie spokojnie palić. Do kotłowni, przed dom, na wszystkie balkony, wielkiego rodzinnego domu, do knajp i na spacery. Oprócz tego karmił mnie i częstował wszystkim, co było w wielkiej lodówce. Dbał o to, żeby pokochała mnie cała rodzina. Rodzice, dwie siostry, brat, szwagier artysta i jego dwuletni syn Maciuś. Udawał, że wcale nie utyłam, ani nie zgłupiałam po szpitalu. Nienawidziłam wtedy seksu. Wydawało mi się, że wnętrze mojej pochwy też usztywniło się od piguł i zamiast narządu o miękkich, różowych, ciepłych ściankach, o orgazmicznym potencjale przekształciło się we fragment blaszanej rury odpływowej. Nie chciałam czuć ani dotykać swojego manekinowatego ciała. No, w seksie to raczej nieuniknione. Chłopak przytulał mnie czule, kiedy odwracałam się do niego plecami w łóżku, aby zgubić trop jego potencji i zapaść w niedźwiedzi sen. Mimo, że nic wówczas nie czułam, a dyrygowały mną jedynie potrzeba snu, głód i nauk tytoniowy, bardzo pragnęłam być między ludźmi i spać przy moim chłopaku. Nie potrafiłam rozmawiać ani słuchać. Czas ciągle mi się zacinał i więził mnie w poszczególnych sekundach, które nie mijały, tylko mdliły mnie albo ruchały w dupę. Przebywanie wśród ludzi, którzy nie grzęzną w czasoprzestrzeni jak ja, lecz w mniej lub bardziej udany sposób performują swój los, koiło mnie. Dzięki nim moja jaźń powoli wybudzała się z komy, albo przynajmniej momentami dochodziło do niej, że śpi, ale że w ogóle jest. Kiedy przeżywałam ten pierwszy paraliż duszy o fachowej nazwie depresji popsychotycznej, moi rówieśnicy, koleżanki i koledzy z liceum zaczynali studia. Wyjeżdżali do dużych, ładnych miast. Wynajmowali tanie pokoje i rozpoczynali życie. W Krakowie tańczyli do rana w jazz roku. Mieli seksy z Erasmusami, dostawali stypendia z UJ-u i powoli, zgrabnie rozkręcali swoje życie. Z rodzicami obmyśleliśmy, że ja mogłabym spróbować studiowania. Chłopak obiecał wspierać. Nie mogłam wyjechać daleko, ale większe miasto w pobliżu wydawało się osiągalne. Wystarczało tylko wymyślić, co mogę studiować. Przestałam rozumieć obrazy i nie potrafiłam trzymać już w ręce ołówka. Akademii zresztą nie było pod ręką, ani niczego na jej kształt. Zapraszam do lektury całości. Aleksandra Młynarczyk-Gemza.